Witajcie w ostatni adwentowy wieczór, wigilijny wieczór. Mam nadzieję oczywiście, że tego nie oglądacie w Wigilia i no już gdzieś po świętach całkiem. Ale formalności trzeba spełnić i wypić te ostatnie piwko. Jak się pewnie łatwo domyślać, dzisiaj będzie piwko bezalkoholowe. Sprawdźmy, co tu się kryje. Tak jest, kryje się takie jakieś piwko Birel. Alkohol free lager izotonik, czyli izotoniczne, jakieś takie ruskie piwko, bo sama etykietka też jest po rusku. Dystrybutor Carlsberg Polska, czyli taki zwykły, koncernowy, bezalkoholowy lager. No, mogą też być piwa kraftowe bezalkoholowe, różnymi owocami, albo radlery bezalkoholowe. No, ale to już całkiem smakuje jak sok. To mu trzeba smakować jak piwo, bo jednak jak powstaje piwo bezalkoholowe, no tak normalne piwo i no najłatwiej jest przerwać później fermentacja, zaro jak się zacznie. No i ja tu mogę zawierać do 0,5% alkoholu i wtedy mam taki posmak, taki zbożowy, brzeczkowy. Można też alkohol oddestylować, ale to jest trochę trudniejsze technicznie, ale też tak powstają. Zatem spróbujmy, co tu na ten ostatni dzień mamy. No, pachnie tak zbożowo, tak piwkiem bezalkoholowym, bo to właśnie taki charakterystyczny zapach. No, tak wyraźnie taka brzeczka, takie zboże, taki no słod wyczuwam, a tu też taki no, ale w kolorku prawie jak normalne piwo. Piana też się fajnie utworzyła. Na smaku jest tak było bardzo słodkie, bardzo takie brzeczkowe. Chmielu to tu za bardzo nie czuć. Ale za to ma dużo witamin. Piwko bezalkoholowe, jakby najlepiej było bez, jeszcze niefiltrowane, no to wtedy mogą sportowcy śmiało pić, bo tak to różnie lekarze wydają opinie, czy piwko po treningu można wypić, ale te myślę jak najbardziej. No i co by tu jeszcze więcej powiedzieć? Nic. Życzę wam wesołych świąt. Nie, to już szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że mi się choć trochę podobało. Napiszcie co miłego w komentarzu. Coś przykrego też mogę być. Też to przyjmiemy na klata i do zaś. Do przyszłego roku, albo wcześniej, nie, do przyszłego adwentu. Wcześniej się coś pojawi. Zdrówko i wesołych świąt.